Witam Was bardzo serdecznie z samego rana. Nieogarnięty, nieogolony, ale spokojnie, do tego też przejdziemy. W ogóle chciałbym Wam podziękować za to, że ostatni film w taki sposób odebraliście. Mega Wam bardzo dziękuję i chciałbym Was zaprosić, żebyście pisali teraz w komentarzach pytania do Q&A. Ty już wiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi? Idziemy na spacer? Tak? Chcesz iść na spacerek? Tosia, idziemy na spacerek? Idziemy, tak? Chcesz iść na spacer? Ja wiem. No, idziemy na spacerek, idziemy. Oczywiście. Z samego rana jak śmietana. Co tam jest? Piesek jest? Idzie sobie piesek, chodź, idziemy. Wiecie, jak mam dzień wolny od pracy albo jest weekend, to biorę z rana psa, wychodzę z nią na spacer. Tak, żeby się dotlenić. Dzisiaj trochę czeka mnie roboty. Zobaczycie, jak mój dzień wygląda. Przy okazji możecie napisać w komentarzu, czy podobają Wam się takie vlogi i czy chcecie więcej. Spacer mam ogarnięty. Teraz będziemy hałasować, bo muszę skosić trawę. Muszę sobie sprzęt przygotować, zobaczyć, czy w ogóle jest paliwo. Jest, jest. Trzeba ją trochę podpompować. Ile tego jest. Dobra, koszenie mamy za sobą. Teraz będziemy ogarniać sobie piec. Ale spokojnie, potem przejdziemy do takiej bardziej fajniejszej rzeczy. No i zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film spodoba. A ja zaczynam po prostu ogarnianie popiołu. No, trochę jest. Powiem, że nie. O kurwa. Jednak myślałem, że będzie tego mniej. Jak ktoś powie, że to jest mało przez tydzień, no to ja nie wiem. Sytuacja z węglem wygląda tak, to pewnie z trzy worki wejdą. Dobra, wyrzuciłem wiaderko, szufladę z powrotem wstawiłem do środka. To nie tylko posprzątać, tutaj chyba bierzemy się za odkurzanie. Chwilowa przerwa, wezmę sobie buszka. Odkurzać od razu mówię, że nie będę, ale muszę trochę poogarniać w pokoju, bo niestety mam syf. Patrzcie to, jaką mam brudną podkładkę. Tą podkładkę by się przydało umyć. Te monitory są całe zakurzone. Tu mam w ogóle pełno kabli, pełno wszystkiego. No słabo to wygląda. O klawiaturze to nawet nie wspomnę. Ogólnie możecie napisać w komentarzu, jaką polecacie klawiaturę, bo tą bym bardzo chętnie wymienił. Kurde, jakie to jest brudne. No tragedia po prostu. Pewnie zauważyliście też, że film nagrywam telefonem w 4K w 60 fpsach i pewnie zadacie mi pytanie, dlaczego nie nagrywam Lumixem. Lumixa akurat zresetowałem ustawienia. W sumie to bym musiał trochę poogarniać. Wtedy zacznę też nagrywać Lumixem. Ogólnie mam też inny mikrofon do Lumixa. Mam nadzieję, że będzie o wiele lepszy niż tamten, co był wcześniej, bo w tamtych filmikach to była tragedia. Przy okazji, jak ogarniemy tutaj wszystko w pokoju, to pójdę też się ogarnąć, bo wyglądam strasznie, muszę się też trochę ogolić. Tak Wam powiem, jeszcze zastanawiałem się, co można by było dodać do tego stanowiska. Możecie też napisać jakąś propozycję, co bym mógł sobie dokupić. No i myślę, że wtedy zrobimy też film, pokażę Wam cały komputer, pokażę Wam cały sprzęt, jaki tutaj posiadam. Dobra, jak widzicie, wszystko pościągałem, tylko zostały monitory. Tu jest w ogóle masa brudu, tu jest w ogóle masa kurzu, tu również, o, to też będą się ogarnąć, tu dzieciaki zostawiły u mnie akurat jakieś zabawki, także to też posprzątamy. Wszystko leży praktycznie na łóżku, tu ciągną się kable. Dobra, monitory ładnie poczyściłem, tutaj blat też ładnie wytarłem, klawiaturę ogarnąłem, trochę też komputer przeczyściłem, tutaj też leży podkładka, którą też wymyłem. Tak to się teraz prezentuje, pospinałem tutaj kable, wyczyściłem podkładkę, chociaż nie jest ona do końca tak wyczyszczona, jakbym chciał. Ogarnąłem też klawiaturkę, bo też była bardzo brudna. I w sumie tutaj też poczyściłem. Tak samo z tyłu u siebie na tej szafce zrobiłem delikatny porządeczek. Tutaj pospinałem kable, tu na dole też, żeby się nic pod nogami nie plątało. Trochę czasu minęło, ja się ogarnąłem, ułożyłem sobie włosy, ogoliłem się, także możecie zauważyć, że zupełnie lepiej wyglądam. Przebrałem się również, bo nie będę cały czas chodził w brudnych ciuchach, bo ogarniałem co trzeba. Teraz jedziemy umyć samochód. Kluczyki w dłoń, otwieramy samochód, wsiadamy, odpalamy i jedziemy. Dobra widzowie, ja właśnie jadę na myjkę, także widzimy się na miejscu, jak już dojadę. Dobra, dojechałem na myjkę, wszyscy pamiętamy tą myjkę. Pogoda może być różna, no ale umyjemy ten samochód. Także mamy tutaj piąteczkę. Piątka wrzucona. Potrzebna mi przestrzeń, nowy plan. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w to wabank, kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń. Nowy plan. Dobry bas, autostrada, lewy bas i nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas, wchodzę w to wabank, kiedy uśmiech zdobi gaz i moja przestrzeń. Kilometry tras, być niczym tak, badać teren, gdzie się da.
Dobra, także autko mam umyte, jedziemy jeszcze zatankować, bo widzę, że gaz się akurat na czerwono pali, także zatankujemy sobie gaz do pełna. ...64 gaz, nie tak źle. Niestety albo istety nie nagrałem wam, jak odkurzałem samochód, ale za to za mną teraz się troszeczkę dzieje. Aktualnie renderuję edita, który zrobiłem z samochodem. Jeszcze będę go pewnie edytował w CapCutie, więc myślę, że wyjdzie fajnie. No i generalnie jest godzina 19:33 i w sumie to jeszcze pewnie wyjdę z psem i prawdopodobnie zacznę montować ten materiał, który pewnie teraz aktualnie oglądacie. Zobaczcie sobie, ile tutaj jest tych efektów. Tu widać, renderuje się w Adobe 1,5 godziny, a filmik trwa jakieś 24 sekundy, także bardzo, bardzo długo. A wy swoją drogą możecie dać pomysł na kolejny film. Ja się nie obrażę i pamiętajcie, żebyście zadawali pytania do Q&A.